bohaterami tej książki, no i dzisiejszego spotkania, tak to sobie wymyśliłem, są najmłodsi z czwórki dzieci Marii i Janusza Dądalskich. Monika Dądalska. I Maksym Dądalski. Monika Dądalska to, jeszcze wrócimy do tego, jest koncertmistrzynią Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, a Maksym jest koncertmistrzem Opery Narodowej Teatru Wielkiego w Warszawie i jednocześnie jest dyrygentem. Witam serdecznie. To jest książka, wydawnictwo książek się nazywa. To wszystko jest w rodzinie również, żeby była jasność. I od razu odpowiem na pytanie, które się pewnie nasuwa niejednemu tutaj spośród gości. Dlaczego zabrałem się za muzykę, prawda? Do tej pory robiłem literaturę i tak dalej. Po prostu jakieś ponad 10 lat temu byłem z Januszem Ulatowskim w waszym domu na 10 piętrze na Górkach i wy jako rodzina dostawaliście osobowość roku Warmii i Mazur. To był klub biznesu warmińsko-mazurskiego. Pamiętam, że odbierała nagrodę chyba pani i z rodzicami, tak? A ja pisałem do tego komentarz. Oczywiście tam Janusz, czy ojciec, w ogóle nie pamiętam, nie, mama też nie, no bo ważny był ten reżyser, który tam z tą kamerą biegał. Ale kiedy zakończyłem temat połomów, książkę biograficzną o połomach, tak myślałem, no jeszcze człowiek ma trochę tej siły, werwy, energii i umysł w miarę sprawny, że dobrze byłoby coś zrobić. No co ja mogę zrobić? No coś właśnie w temacie tym biograficznym. No i tak sobie przypomniałem sobie ten epizod, kiedy ja tam byłem. Mówię, fajnie, w ogóle to dla mnie jest taka przygoda. Nawet tak sobie myślałem, że jakbym... Miałem tam chwilę zawahania pod koniec, zaraz powiem dlaczego. Powiem i tak mówię, nawet gdyby nie udało się tej książki wydać, to i tak przeżyłem tą pewną przygodę. Poznałem, wszedłem ten świat jakby muzyczny. Oczywiście potrafiłem rozróżnić Paderewskiego od Pendereckiego i Chopina od Liszta na przykład, ale no, dużo się w trakcie tych rozmów, naszych spotkań, dużo się nauczyłem. No siłą rzeczy zacząłem nawet chodzić do filharmonii. Ale to jest takie bardzo pouczające. Miałem zawahanie, szczególnie w ostatnim okresie, ponieważ no, zdarzyła się tragedia, dlatego że no, 4 miesiące temu zmarła mama. Był to szok dla mnie, dla was myślę, że też. Na szczęście wiem, że czytała wersję roboczą, poprawiała tam na myśli jakieś poprawki, swoje uwagi, to zdjęcie, czy do zdjęcia, czy do tekstu. Widziała również okładkę. Na okładce to jest dziadek Jan. I z tego względu również dzisiaj nie jest obecny tata państwa, czyli Janusz. Początkowo się zgodził, że przyjdzie, a potem odzwonił. No, nie da rady psychicznie, emocjonalnie wytrzymać tego, no bo no właśnie w takim momencie, kiedy bym powiedział, to po prostu on by się rozkleił i tak. Ale mamy spotkanie tutaj. Wiem, bo byłem naciskany, szczególnie przez najstarszą tutaj siostrę Kasię, żeby zrobić tę książkę, wydać, ponieważ mama by sobie tego życzyła. Tak? Tak było chyba, nie? No i udało się szczęśliwie, dzisiaj mamy ten, można powiedzieć, debiut światowy. No bo to jest po raz pierwszy w publiczności udostępniona. Rodzina Dądalskich jest ewenementem w skali na pewno kraju, a może i świata nawet, ponieważ cała w komplecie nie tylko zajmuje się muzyką, to nie jest tam pospieszalscy czy
jaką ma taśmę, co coś z tym... O, tak, staczkowscy tam byli, oczywiście to raczej takie muzykujące rodziny, a tutaj wykształceni muzycy. Cała czwórka skończyła studia muzyczne na kierunku skrzypiec, tak? Plus Kasia, najstarsza, jest prymadonną, śpiewaczką operową, sopran koloraturowy. Będziemy mieli na koniec chwilę, żeby posłuchać ją przynajmniej zaocznie. Mieszka w Berlinie. Generalnie oni są tacy zapracowani. No dzisiaj Maksym tylko przyjechał dlatego, że ma... Tak, no jedyny poniedziałek ma wolny za no. Także, że... Ja nie wiem, czy tam jest jakaś konkurencja między wami, kobiecy pracują, ale pracują strasznie. No kiedyś żeśmy się spotkali, znaczy w Warszawie z Maksymem akurat, nie? No to też tak przerwie, więc dobrze, że on mieszkał obok Teatru Wielkiego, to miał tam blisko. Ale tak, Natan z kolei, jak pewnie pamiętają co starsi, to było takie cudowne dziecko, bo ja to właśnie dobrze kojarzę, dlatego że prasa się rozpisywała wtedy. Wtedy prasa pisała o takich sprawach, o muzyce, o laureatach konkursów międzynarodowych i Natan był taki ten chłopaczek, który wygrywa te wszystkie konkursy. W książce wszystko jest opisane oczywiście, że wy sięgniecie po nią. Jest Monika i jest najmłodszy tutaj w tym gronie Maksym, o których już mówiłem. I tata również był koncertmistrzem do 2015. Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii, a mama grała na talerzach. Jak to mama? Na kotłach, talerzach, no, była perkusistką. A to dlatego, że jako 14-latka w Bydgoszczy no już się nie nadawała do skrzypiec, bo była za stara, czy tam do innych tych, no i po prostu została tylko perkusja. No i grała tutaj wiele lat w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Czyli proszę sobie wyobrazić, dom. To było to skromne mieszkanko. Nie byłem na Kaliningradzkiej, czyli dworcowej obecnie, nie? Tam mieszkaliście jakieś tam, chyba największe było mieszkanko. Ale to chyba do momentu jeszcze na Tamko? No tak, ja już na Tamko. A to jeszcze mniejsze mieszkanie. Ja nie wiem, nie mogę potwierdzić. No ale no to nieduże, na 10 piętrze i teraz cała czwórka gra, prawda? Czyli dom pełen sąsiedzi muzyki. Właśnie powiecie, jak to było? Jak to było? Czy podobno legendy chodzą, że jedna grała w pokoju, druga w kuchni, trzecie. No to potwierdzam, tak. No każdy grał w jakimś swoim miejscu, które znalazł. Nawet w grę wchodziła ubikacja. No niestety pomieszczenie było ograniczone. A co do właśnie takich reakcji publiczności za ścianą typu sąsiedzi, no to bywało różnie. Niektórzy to znosili bez problemów, nawet komplementowali to, że tutaj no super, że Państwo grają świetnie, to tam. A niektórzy no niestety nie byli zachwyceni. Wiadomo, tak to bywa. Aczkolwiek jeszcze z innej sytuacji takiej, że sąsiedzi potrafią komplementować, to kiedyś w innym już mieszkaniu, jak już jestem w tym domu, zostałem kartkę za drzwiami z napisem: podziwiam pana, że pan tyle gra. Nie wiem, czy to był komplement, czy to była ironia, ale faktycznie takie sytuacje mają miejsce w sąsiedzi. Potwierdza to Monika? No to niech tak będzie. Nie, może będzie lepiej. Kto ma książkę, to ja bym proponował otworzyć na stronie 187. Pomówmy to. A zajknę. 187. Tu jest taka, dla mnie to jest symboliczne, fantastyczne, genialne zdjęcie. Wiem, że nie wszyscy w rodzinie optowali. Widać, że chciałem ćwiczyć, widać to, nie? Jeszcze nie. Ale to zobaczcie, to jest mama. Może powiedzieć przy kuchni, przy talerzach już takich bardziej zwyczajnych. I ta dwójka bohaterów dzisiejszych, Monika. A i bardziej chętna do grania. Bardziej.
dużo zdjęć jest. No. Ta książka ma dużo zdjęć, więc dużo obrazków, można sobie nawet popatrzeć. Około 80 stron jest w kolorze. Nie wszystko się udało, bo to wiadomo, koszty są. Do mikrofonu. Teraz powiedzcie mi, kto odgrywał w waszym domu taką, odgrywał, grał pierwsze skrzypce? Mama, tata? Brat. Bo siostra już chyba... No nie, no rodzice generalnie, tak, mama i tata zawsze tak jakby kierowali intensywnie na przemian, każdy na swój sposób. Tata bardziej taki wprost, stanowczy, mama zawsze próbowała to wszystko łagodzić i to miało jakiś taki swój urok po części. Ale ciężko powiedzieć, kto miał jakby taki tutaj pierwszy plan i decydował o wszystkim. Rodzice zawsze razem współpracują, decydowali o wszystkim. To prawda. Tak, każdy w innej sferze kierował. Tak. Każdy na swój sposób, to jest właśnie to najciekawsze. Każdy na swój sposób i to znajdowało jakby no, tą odpowiedni balans, nie? Między tą stanowczością, a tym łagodzeniem mamy zawsze, że to wszystko. Bo legendy chodzą o tym, że jak to przynajmniej w wypadku Natana, że mama tam chyba zaraz po urlopie macierzyńskim prowadzała go do filharmonii wózeczkiem. No i tam odstawiała albo do szatniarki, albo do księgowej, a sama szła na próby, prawda? Czy u was może to już troszeczkę było inaczej, nie? Znaczy, to też a propos takich sytuacji, bo ja też wielokrotnie byłem odstawiany właśnie do pań portierek filharmonii. Jako małe dziecko, to pamiętam, a dużo rzeczy nie pamiętam, tylko z opowieści, albo nawet się dowiaduję niektóre rzeczy w książce, bo to ciężko pamiętać, ale wiem, że kiedyś mama na chwilę gdzieś poszła do toalety podczas przerwy w filharmonii i ja gdzieś uciekłem i zacząłem wybierać się powolutku do domu już. Na autobus szedłem jako taki, nie wiem, iloletnie dziecko, także to bywa niebezpieczne takie zostawianie dzieci portierką. No, ale tak, to miało miejsce, bo inaczej to nie byłoby jak to zorganizować wtedy, nie? Maksym kiedyś powiedział właśnie w tej rozmowie naszej, że pan w ogóle sobie nie wyobrażał, że mogą być jakieś domy, w których się nie gra. To nie wiesz, to normalne. To prawda, no. Tak, nie miałem jakiejś takiej świadomości tego, że to w ogóle może wyglądać inaczej. Że każdy ma w domu instrumenty, grają. Aż to zacząłem się spotykać z jakimiś znajomymi i to się okazało, że zupełnie jakiś inny świat, inne spoglądanie na tą rzeczywistość, to takie zderzenie z rzeczywistością, ale takie w sumie pozytywne, fajnie. No to rozumiem, że jak byłyście dziećmi, to no, na pewno chcieliście się spotykać gdzieś na podwórku z koleżankami. Pani Moniko, jak to było? Chcieliśmy, ale no, to nie jest tak tylko, że chcieliśmy, bo udawało się znajdować też na to czas, pomimo tego wielogodzinnego ćwiczenia. Ten małego, nie słychać? Lepiej tak. O, Maksym się No mówię, że pomimo od najmłodszych lat wielogodzinnego ćwiczenia, no to udawało się znaleźć też czas na zabawy, na trzepaku, czy gdzieś tam wchowanego, no jakie były te zabawy jeszcze naszych dziecinnych lat, tak, bo to już nie było gier i tych innych. To jest taki filmik, bo to jeszcze parę filmików się zachowało, jak ja przyjechał z Francji i przywiózł tam kamerę wideo, to szczęśliwie się udało nagrać. To jest tam jeden, jak pan tam wozi na takim motorku, na tam, gdzieś po osiedlu, tak? Przy szkole 27 byłej na dole, tam Turowskiego 3, wtedy jeszcze 27. No i tam tak, na motorynce. Ale wywalił się, czy nie? Nie, nie bardzo tak. Dobrze jest. No właśnie, bo szkoła, no bo wy, tak, uczył was ojciec, powiedzmy, tata od najmłodszych lat, 5, 6, tak mniej więcej, no bo to zależy od jakiego systemu, bo teraz jest taki, znaczy nie wiem, czy jeszcze aktualny Suzuki ten system, że dziecko właściwie gra poprzez na środowisko uczy się, tak? Patrzy tam, tak jak małpa, przepraszam za wrażenie, zresztą nie u Chińczyków.
A to jest inna metoda. Was tata uczył od początku tych podstaw, tak? Robił nawet z tego, co ja wiem, bo tak nawet jest tutaj zdjęcie z skrzypeczki was tej roboty, nie? Tak, no te skrzypce miały, nie wiem, na celu oswojenie małego człowieka z trzymaniem bardziej sobie, bo one jeszcze nie były w stanie wydawać sobie dźwięku, bo to takie prowizoryczne skrzypce, bardziej zabawka, nie? To faktycznie, nie wiem, gdzieś może to zdjęcie można pokazać. Takie malutkie, wystrugane przez tatę z drewienka, dosłownie gdzieś takiej wielkości, nie? Że można było sobie powiedzieć, te skrzypce, jak się trzymam. No. A jeszcze wracając właśnie do tego, czy mieliśmy czas na spotykanie się ze znajomymi, myślę, że kwestia, i to jest bardzo fajna sprawa, co nauczyli nas rodzice, organizacji czasu, nie? Że można na wszystko znaleźć czas, można intensywnie ćwiczyć, intensywnie się pouczyć, mieć czas też właśnie na znajomych, i to sporo tego czasu jeszcze, czas na jakieś własne hobby i dzięki temu też łatwiej później jest się nam w tych obowiązkach codziennych teraz odnaleźć, mimo że już czasami no, wiek już robi swoje, mimo wszystko. I to już się coraz mniej chce, szczerze mówiąc, tak? Ale jeszcze ta organizacja czasu właśnie pozwala na wiele, wiele czynności. No tak, ale pan na przykład trenował kulturystykę z tego, co... No i do dzisiaj nie odpuszczam tam, z jakimiś przerwami, ale nazwijmy to, że regularnie trenuję. Rozumiem, że to pomaga potem w dyrygowaniu, tak jak powiedziałem. Nie, szczerze powiedziawszy, to w ogóle nie pomaga, no tyle, że człowiek generalnie się lepiej czuje i wszystkie czynności chyba wykonuje się wtedy chętniej. Teraz to nie kulturystyka, tylko jakieś tam inne te ćwiczenia, tak? No to zależy, co tam akurat chodziło. Bo tak, chodziliście do szkoły jednej, właśnie po tych wstępnych tam jakby okresie nauki w domu, do szkoły podstawowej, ale równocześnie chodziliście do szkoły muzycznej, tak? No tak. Jak, czy, bo z tego, co ja wiem, że na przykład jak Natan gdzieś tam musiał wyjeżdżać na jakiś konkurs za granicę, to potem niektórzy nauczyciele mieli jakieś zastrzeżenia. No albo wybierzesz sobie szkołę tutaj taką normalną, albo muzyczną. Nie? Czy mieliście podobne przypadki? No zdarzali się nauczyciele, którzy no tak robili problemy, ale to były jednostkowe przypadki. Raczej starali się zrozumieć, wspierać i znaleźć inne możliwości tak na ułatwienie, co oczywiście nie było tak, że mieliśmy jakieś taryf ulgowy, ale w jakiś inny sposób mogliśmy te rzeczy ponadrabiać, czy pozaliczać w innych terminach, tak, no żeby można było wszystko pogodzić, tak, bez straty. W tej szkole numer 27 to tam historii uczył Jerzy Małkowski, późniejszy prezydent, tak? Jak go wspominacie? Nie ma, nie wiem, jest może? A tu? Bo Natan go chwalił. Ja bardzo dobrze wspominam lekcje historii, tak. To były lekcje historii. No czy on tak przynajmniej się chwalił, że wspierał nas również, ale nie w takim sensie. Ale była sytuacja taka, że każda rodzina chyba, wydaje mi się, i może i teraz również, no wymaga jakiegoś wsparcia również finansowego, jakichś sponsorów. A w tamtych czasach jeszcze, bo to już parę ładnych lat minęło, to nie było chyba takiego zwyczaju, że jak wyjeżdżaliście na konkurs, nie wiem, do Niemiec gdzieś tam, czy do innego kraju, czy też miasta, to kto pokrywał te koszty? Bo to przecież wszystko kosztuje, prawda? No, generalnie to w własnej kieszeni większość było opłacana. Czasami znalazł się jakiś zewnętrzny sponsor, że tam właśnie też wsparcie prezydenta miasta. Tak, stypendia prezydenta, czy też no, czasem się udało z Departamentu Kultury właśnie... No też zdaje się, dobrze pamiętam, szkoły, tak, które dofinansowały. No, niekoniecznie. No to bardziej jest właśnie, czy Departament Kultury, tak, czy stypendia prezydenta. Jak Natan wygrał konkurs, gdzie on tam, to pani potem była w Niemczech. W Weimarze, tak. To potem któryś, nie wiem, czy to Beata, to ty nie pisałaś, że pojechał do Niemiec, wygrał konkurs w Niemczech i wrócił za własne pieniądze. I wtedy się, zdaje się, któryś urząd, albo miasta, albo chyba miasta raczej, odezwał i część kosztów pokrył.
No to trzeba na to nazwać. To mogło tak być. To by świadczyło o tym, że dopiero jak się gdzieś tam pokaże ten młody artysta na Zachodzie, zdobędzie jakąś nagrodę, jakieś laury, to wtedy jest doceniany. No zapewne na zasadzie takiej, że ktoś go wesprze, bo będzie miał w tym jakiś interes, nie? Że... No albo trudno być prorokiem we własnym kraju, trudno być tym mistrzem we własnym kraju. Ale jednocześnie mieliście wsparcie, można powiedzieć, takie instytucjonalne, ponieważ to był fundusz, krajowy fundusz. Na rzecz dzieci, tak? Jak to się odbywało? Kwalifikacja jakaś była do tego, żeby... No tak, osiągnięcia. Właśnie wygrane na konkursach, jakieś laury i to... Ja z tego nie korzystałem już później, ale to zdaje się były jakieś różne też kursy muzyczne, czy to... Kursy w Zakopanem, tak. Zakopanem przede wszystkim, tak? Tam żeście jeździli do tego. To był jeździł Natan już? No Natan, Monika jeździli, ja tam akurat nie. A jakie właśnie konkursy międzynarodowe lub krajowe najmilej wspominacie, Pani Monika? No bo to trzeba było jechać, się wybić. Najmilej, to ciężko powiedzieć, że najmilej, bo to było tego bardzo dużo i każdy konkurs jakby wniósł coś innego. No dla mnie na pewno było takim dużym wspomnieniem i dużą, nie wiem, satysfakcją i przeżyciem, jak jako 11-latka tak pojechałam na konkurs Serbaczyńskiego do Lublina i wtedy był tylko podział na dwie grupy, ta pierwsza grupa do 18 lat i później do 21, więc ja jako 11-latka, no to powiedzmy, że jeżeli chodzi o rozwój w grze, no to była jeszcze, można powiedzieć, przepaść wiekowa, tak, do 18 lat, więc poszło mi tam bardzo dobrze i też właśnie uzyskałam nagrodę, żeby wystąpić z Filharmonią Lubelską. No i właśnie nagrodę Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci po tym konkursie, że zostałam przyjęta, tak, do tego funduszu. No bo to trzeba było zdobyć najpierw jakąś pozycję w tej... No ileś konkursów, więc to było później oceniane, jakie konkursy, jakiej rangi, jakie miejsca i wtedy... Maksym dużo też jeździł. Tak. I w pewnym momencie stwierdziłem, że mi wystarczy, bo trzeba też śmiało i otwarcie powiedzieć, że konkursy to wiele sprzecznych emocji. No, fajnie jak się wygrywa i jest ten moment, kiedy oznajmiają, że no, faktycznie zajęło się pierwsze miejsce. No super przeżycie, ale niestety też bardzo człowiek się wypala regularnie. Startując w konkursach, no, kosztuje to wiele, wiele nerwów w przygotowaniu, sam występ. No nie oszukujmy się, to nie da się przejść do tego już na porządku dziennym, traktować to w sposób mega rutynowy, że to jest taka normalność. To zawsze jest duży stres. I jadąc na studia, nastawiłem się z kolei na własny rozwój, ucząc się nowych utworów jak najczęściej, jak najszybciej. Nie tylko to, co właśnie jest potrzebne na konkurs, bo to też jakby stopuje w pewnym momencie rozwój, nie? Bo trzeba wałkować ten sam program miejscami i to pod tym względem nie jest korzystne. No i bardziej nastawiłem się później na konkursy, żeby gdzieś jakąś... Konkursy typu dostania jakiejś pracy takiej, która mnie interesuje. No i właśnie jeden z tych konkursów był konkurs na koncert mistrza do Opery Narodowej, z którym uważam, że jest tym najfajniejszym, który udało mi się wygrać i bardzo się cieszę z tego stanowiska, które tam aktualnie prowadzę. Ale tak pan szybko przeleciał tam. Chyba tam pociąg porządny? 18.40. No nie, no mówiłem, że już 19.30. Dobra, to teraz przyspieszymy w takim razie, bo tak. Kasia w szkole średniej uczyła się w Olsztynie. Natan był w Szkole Talentu w Warszawie, to jest taka szkoła talentów, była na Miodowej, tak. A teraz w tej szkole uczę, tylko ją tą szkołę przenieśli na Rakowiecką. Na Mogotów, tak, byłem tam właśnie, ale jako... Niedaleko z więzienia. Tak, byliśmy z tego więzienia na Rakowieckiej i tam się spotkałem właśnie z tą panią dyrektor
która jednocześnie Waga. Pani Waga czy pani Krystyna Makowska? Krystyna Makowska. Wicedyrektor. Ogrynowicz, ale ona była do tej szkoły. Wcześniej cały czas była. Ale ona ma tam tą szkołę średnią, zdaje się jakoś. Jakoś tam jest ten podział. Tam się spotkałem właśnie z Wiesławem Hochmanem, który wypowiadał się na temat Katarzyny. I tak. A pani Monika była najpierw, pojechała też do Szkoły Talentów, tak? I co się stało? Nic się nie stało. Nic się nie stało. Ale pani potem się przyniosła. A przyniosłam się. No to proszę powiedzieć tam proszę. Przyniosłam się do Bydgoszczy, do naszych korzeni, że tak powiem. I skończyłam. Tak. Samo w moim zakresie, pójście na studia właśnie do Bydgoszczy, to były względy takie budżetowe, że mieliśmy mieszkanie tam do dyspozycji. Tak, bo, no, bo tutaj coś wspominałem, że rodzina pochodzi generalnie z Bydgoszczy, już tam bez szczegółów. Dziadek był tam też koncertmistrzem, ale była również ciocia waszej mamy, tak? Czyli która ona tam między innymi tworzyła tą szkołę tak muzyczną. Mieliście tam potem mieszkanie, tak? I po prostu ze względów tutaj mieszkaniowych pani się przyniosła i potem dobił mak. Tak, byście tam skończyli sobie. Planowałem studiować w Poznaniu, ale moja profesorka wymarzona uczyła także w Bydgoszczy, także no względy tutaj ekonomiczne zaważyły, że studiowałem w Bydgoszczy. A ja z kolei po ukończeniu Bydgoszczy liceum, jeszcze na konkursie parę miesięcy wcześniej rozmawiałam z profesorem Ławrynowiczem, spotkaliśmy się i no, profesor powiedział, no, żebym koniecznie wróciła do Warszawy na studia. No i jak już tak myślałam, że no, fajnie by było, to niestety profesor zmarł. No i zostałam w Bydgoszczy. Profesor Ławrynowicz, tak. No właśnie, skończyliście studia w Bydgoszczy pod okiem mistrzów, tak? Pani Monika była pod opieką, znaczy miała zajęcia między innymi z Wadimem Brodskim i z Kulką, czy to nie, z Kulką to później było, tak? Znaczy z Kulką bardziej na kursach i tu też akurat w Bydgoszczy były kursy, na których byliśmy wspólnie z Maksymem, a z Kulką no to troszeczkę później miałam do czynienia i jeszcze mam. Chodzi o pracę doktorską, tak? Tak. U promotora Konstantego Andrzeja Kulki, tak? Tak. Który jest w Gdańsku, tak? Jeszcze chyba. W szkole na Gmilnej, bo już na Akademii z racji wieku zakończył. Dobrze, powiedzcie mi taką rzecz ogólną. Czy uważacie, że polskie szkoły muzyczne, no generalnie akademie muzyczne, mogą się porównywać z zachodnimi? Nie ciągnęło was, żeby jechać gdzieś, nie wiem, do Włoch, może do Nowego Jorku? Jakiś czas temu miałem taki kontakt z osobą, której syn był w Nowym Jorku i to był jak rzekomo to szczyt marzeń, nie? Że tam studiować. Ale potem właśnie rozmawiałem z Wiesławem Hochmanem, on mówi, wie pan co mówi, to bez sensu mówi, tu mamy piękne, wspaniałe uczelnie muzyczne, nie? Czy potwierdzacie to, czy... Znaczy ja nigdy nie byłem fanem właśnie wyjazdu za granicę, zawsze za granicą czułem się no jednak nie u siebie. I tak jak właśnie pan powiedział, no mamy, no zwłaszcza wtedy jeszcze, kiedy ja studiowałem, mieliśmy do wyboru naprawdę świetnych pedagogów. I to takiej światowego formatu. A profesor Kaliszewska to wykształciła naprawdę chyba najbardziej znanych skrzypków w skali międzynarodowej. No, Bartłomiej Nizioł, tego typu skrzypkowie, o których na pewno każdy z państwa słyszał, zwycięzca konkursu Wieniawskiego. No i cała aktualna kadra pedagogiczna w Poznaniu, no to są jej tak naprawdę wychowankowie, tak, profesor Bryła, Marcin Baranowski i wielu, wielu innych, także no w tamtym momencie nie myślałem, że mógłbym trafić gdzieś i nauczyć się więcej niż właśnie od profesor Kaliszewski, także nawet nie było sensu gdzieś szukać czegoś dalej, jeżeli pod ręką było naprawdę wszystko, co jest potrzebne.
A jak pan dostał się, znaczy jak pan zaczął studiować dyrygenturę? A, no to też tak, z przypadku, bo wszystko z przypadku. Profesor Ryfert, Zygmunt Ryfert, profesor, którego studiowałem początkowo dyrygenturę, prowadził orkiestrę symfoniczną właśnie na Akademii w Bydgoszczy. I on słynął z tego, że świetnie słyszy, że ma słuch absolutny, że coś tam się gdzieś zakradł, jakiś zły dźwięk, on od razu wyłapywał, a co tutaj jest nie tak, od razu mówił, co. I też lubił takich studentów tego samego typu. Niestety jestem właśnie podobnym typem, że jak coś jest, jakiś dźwięk nie tak, to jestem w stanie go szybko wychwycić. I on to zauważył, że ja faktycznie mam takie predyspozycje, mam słuch absolutny. No i mnie gdzieś tam na korytarzu podczas prób orkiestry zagadał, że tutaj w przyszłym roku on będzie rozpoczynał, właśnie otwierał klasy dyrygentury na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. No czy bym nie chciał u niego zacząć studiować. I tam w międzyczasie właśnie też orkiestra skończyła na jakimś dźwięku i tak on uciął zań, a jaki to był teraz dźwięk? No i faktycznie musiałem potwierdzić, tak, to nie pamiętam. Ale sobie powiedziałem taki, jaki miał być, tak, no ja, no tak, tak, no dobrze, to widzimy się przy roku. No i faktycznie zacząłem te studia dyrygenckie pod jego kierunkiem. No i to było pasmo wielu wyrzeczeń, równocześnie pracując, studiując jeszcze na Wydziale Instrumentalnym skrzypce. No i to były też właśnie, warto wspomnieć, takie momenty, w których rodzice okazali mi, każdy na swój sposób, różnego rodzaju wsparcia i to wsparcie było bardzo potrzebne. Tata był taki bardzo stanowczy, że tutaj no właśnie nie pękaj, no albo no jak, no co, no teraz będziesz wymiękał i tak dalej. No nie można się podać. A mama zawsze tak, no wysłuchała tych wszystkich moich gorzkich żalów, tej rozpaczy, że nie mam siły, że już mam wszystkiego dość. No i tak jakoś razem mnie zachęcili, żebym jednak to ukończył. No i bardzo dobrze, że ukończyłem. Ten dźwięk to był ha. A to może. Przeczytałem te książki. Podejrzewam, że to nie do końca był akurat ten dźwięk. Ale ktoś mi to podał. Na co dyrygier? O, brawo! Tak. No, zacznę od takiej anegdoty, że kiedyś ktoś zbagatelizował moje stanowisko i właśnie zastanawiał się, na czym polega to stanowisko względem innych, nawet tutaj liderów grup, oprócz tego, że podaje A. No i właśnie byłem wtedy bardzo młodym skrzypkiem, miałem te 25 lat i tak nie potrafiłem w tamtym momencie kontrargumentów szybko wysunąć, ale faktycznie no, różnica jest kolosalna, nie? Odpowiedzialność przede wszystkim zdecydowanie większa za to, żeby cała sekcja w ogóle też, ale nie tylko sekcja pierwszych skrzypiec, ale też drugich, no cała orkiestra grała razem, to nie jest tylko tutaj kwestia dyrygenta, tylko niestety koncertmistrz ma na to reakcja bardzo. Nawet, jeżeli coś się zaczyna sypać, tak? Sypać, albo no, jak to się mówi, no pomyłki dyrygenta nie słychać, a w orkiestrze może to się skończyć tragicznie, jak nie będzie odpowiedniej reakcji, więc to jest bardzo istotne, jaki złoty środek w takich momentach naprawdę niespodziewanych, no trzeba po prostu mieć odruchy. No i przede wszystkim granie wszystkich solówek, które są w utworach, no to jest rzecz nie do pominięcia, czego no nie każdy będzie w stanie zrobić na tym samym poziomie, nie? Można zagrać solówki, ale można też je zagrać tak jak trzeba, także to jest ta podstawowa różnica względem innych muzyków w grupie. Co jeszcze? No kiedyś właśnie tutaj był w maju chyba zeszłego roku Jerzy Maksymiuk i tam dzięki Monice go złapałem, to on mówił właśnie, że no wie pan, dyrygent, jak to, dyrygent to sobie pomacha pałeczką, prawda, ale tu wszystko spoczywa na koncertmistrzu, tak, że on bywa, podobno bywa czasami, że nie ma dyrygenta, a koncertmistrz prowadzi próby, tak? Tak, no wielokrotnie jakieś próby sekcyjne, czy nawet też próby całościowe, no to się przydarza, chociaż no nie aż tak często, ale ma to miejsce. No ale faktycznie też grając z pulpitu, koncertmistrz jest w stanie jakby, nazwijmy to, dyrygować całym tym zespołem. Ale tylko skrzypcami, czy skrzypcami, czy w ogóle cały tam jak... Jeżeli chodzi o orkiestrę symfoniczną, no to bierze się bardziej z tego, że
dęciacy z daleka nie słyszą i te reakcje są opóźnione, więc po to jest w jakimś większym składzie dyrygent, bo w kwintecie, tak, w mniejszym składzie no, solista, skrzypek może sam też poprowadzić, prawda, czy koncertmistrz jakby taką grupę, ale jeżeli już jest bardzo duża symfoniczna orkiestra, no to jednak ten dyrygent jest... Opóźnienia dźwięku. Właśnie, to jest bardzo ważne, że... No tak, jest dźwięk wolniejszy niż światło, tak, zanim dojdzie do ostatniego bitu, to już w ogóle inna melodia. Jak to się odbiera, pani Monika, właśnie zaangażowanie na koncertmistrza, bo pani skończyła uczelnię, tak, i od razu tu przyjechała. No tak wyszło, że zatęskniłam za Olsztynem. No miałam przecież. No było w każdym momencie przesłuchanie na muzyka solista, tak? W pierwszych skrzypcach, bo wtedy był komplet koncertmistrzów, więc jakby nie było zapotrzebowania. A że się stęskniłam za Olsztynem i za rodziną, postanowiłam wrócić. No i po dwóch latach było przesłuchanie już na koncertmistrzach, który konkurs wygrałam. No i no zostałam. I bardzo dobrze. No tak się no prosto mówi, no wygrałam. Dobra, Maksym powie, jak to było tam w Operze Narodowej. Tak, to już chyba powiedziałem, ale to, ale to bardzo po drodze, bo to ja swoim miałem kilka przesiadek, że tak powiem, w tej podróży. Studiując równocześnie zacząłem pracę w Filharmonii Gorzowskiej. Początkowo jako doangażer, tam jeździłem regularnie, później jako muzyk tutti i stopniowo też właśnie później był konkurs na lidera, pierwszy skrzypiec, a później na koncertmistrza. No to też tak stopniowo jakby awansowałem tam, no tylko że no jakoś tak zawsze miałem niedosyt i w końcu właśnie tam do Warszawy się przyszykowałem. Ale to nie było tak, że wchodzi się jak za kotarą, podobno się... Tak. No jak to było, jak technicznie pan opowie, bo tutaj... Dobrze. Jakiego koloru barkowca? Ciekawe. Konkurs był zaplanowany na 3 etapy. W pierwszym etapie mieliśmy do zagrania koncert Mozarta. Proszę mnie pomylić. Może to będą jakieś detale. No na pewno koncert Mozarta i chyba jakieś pojedyncze orkiestrówki. W drugim etapie mieliśmy koncert romantyczny. Nie, dobrze, to teraz się tak odbywa. Jeszcze jak ja brałem udział, to było koncert Mozarta plus Bach. W drugim etapie, jeżeli no już tam coraz mniejsze grono ludzi przechodziło dalej, wiadomo. W drugim etapie był koncert romantyczny z kadencją, pierwsza część. I znowu już do ostatniego etapu przechodziło najmniej osób i wtedy były wszystkie solówki. Koncert mistrzowskie z tego zadanego materiału i orkiestrówki. To jest wybrane najtrudniejsze fragmenty, żeby sprawdzić, czy dany człowiek się nada, żeby te partie wykonywać. No i wszystko odbywało się faktycznie za kotarą. Tylko dźwięk był tutaj brany pod uwagę. To jak to brzmiało, nikt nic nie widział, nikt nie wiedział, kto kim jest. Bardzo fajna opcja. No tak, nie ma żadnego przekupstwa, tak? Znajomy znajomego króliczka to przeszedł i do dzisiaj właśnie to jest fajne w operze, że w ten sposób się te przesłuchania dalej odbywają. I to jest moim zdaniem uczciwe i bardzo, bardzo korzystne. A czy jest tam, powiedzmy, już parę lat pan jest tam, tak? Czy jest tam jakaś rywalizacja, że no, no ten młody to może go tam troszeczkę gdzieś tam skieruje na boczne tory, nie, a my tam go... Nie, jest właśnie bardzo fajna taka... Nazwijmy to miejscami rodzina, atmosfera. Wszyscy się tak naprawdę tam wspierają. Każdy rozumie, że to jest trudny zawód. Każdy czasami może nie mieć czasu do końca się przygotować, ale oczywiście to są jakieś tam wyjątkowe sytuacje. Raczej zaczynając tę pracę zyskałem bardzo dużo wsparcia, pomocy, takich rad nawet, bo to są istotne rzeczy w operze, kiedy się człowiek zaczyna uczyć takich książek nagle i nie zna repertuaru, bo wcześniej, przypuśćmy, pracowałem w orkiestrze symfonicznej, gdzie były symfonie, uwertury, było bardzo przyjemnie, utwory bardzo krótkie, a nagle idzie się do opery, gdzie te utwory trwają po 3, miejscami 4 godziny i ten materiał wcześniej trzeba przygotować. No tak jak mówię, są książki po 150-200 stron. Dla porównania taka symfonia ma
Z 10? Oho. No ile mam? Bo to jest przykład orkiestry symfonicznej. No zazwyczaj około... Zaskocznie. 20, 30, ale przepraszam, treść jest troszeczkę bardziej... No tak. Kondensowane. To prawda, tak. No u nas czasami są miejsca, gdzie aria ma śpiewak, a my mamy jakieś dusze, gdzie możemy odpocząć, ale czasami też miejsca, gdzie trzeba się mocno skoncentrować. No także no to jest specyfika danego miejsca pracy. Całkowicie się to różni pomiędzy właśnie operą a orkiestrą symfoniczną, co jest też atutem. Jesteśmy schowani w kanale, także jak człowiek gdzieś czasami jest już mega wymęczony, może się schować, tutaj jest ścianka taka, że go nie widać. Niestety jak w orkiestrze symfonicznej, to tam człowiek jest widoczny tutaj w pełnym oświetleniu, to już nie można sobie na to pozwolić. Także no, są plusy i minusy, wiadomo. Ale bardzo, bardzo, ja osobiście bardzo fajnie trafiłem. Jestem mega zadowolony z tego wyboru. I co teraz przygotowujecie? Aktualnie mieliśmy teraz w sobotę premierę Ślepego Toru, to jest taka współczesna opera. No taka treściwa właśnie, tutaj bym powiedział, że trzeba było non-stop mieć głowę gotową do rozwiązywania wszelkich jakichś takich zagadek matematycznych, jak na konkursie jakimś tutaj matematycznym, non stop liczenie w głowie, żeby nie wylecieć gdzieś przez te półtorej godziny. Na szczęście krócej, ale takie intensywne granie. Bardzo, bardzo fajne spektakl. Polecam, jak Państwo gdzieś będą przejeżdżać w okolicach Warszawy, to jeszcze chyba to będzie pod koniec miesiąca. Co ceny biletów? Nie siedzę na kasie jeszcze. Nie wiem, czy... Ostatnio wasza cała czwórka, a rodzice obserwowali z widowni, była w tej auli w Kordowie konferencyjnej i graliście, to były, już teraz kończymy, ikony medycyny. I to był koncert wspólny chyba, pani Moniko, po jakim czasie? No, dawno. 2010 to był nasz w Filharmonii jeszcze starej sali, nasz wspólny koncert. Co my tam wtedy? Że, ale wspólny, że wszyscy czwórka? Tak. Cała czwórka. To jest to napisane. 10. No więc... Trochę minęło. No minęło troszeczkę. A bo to ciężko tak zorganizować, coś takiego w ogóle też... raczej dyrektorzy nie są chętni, żeby organizować tak duże przedsięwzięcia, bo to jest 4 solistów nagle. To są duże koszty, wiadomo, i no to jest już wydarzenie takie ciężkie do zrobienia. Ale jako jesteście postrzegani tu w środowisku, że to fajnie być, że tak dopingują, ta czwórka, no już ojciec na emeryturze jest, nie? Ale jak się rozwijacie, zdobywacie kolejne tam, że tak powiem, szczyty w tym środowisku, czy raczej może trochę z zazdrością, pani Monika? Nie wiem. W sumie wśród moich znajomych to na pewno mi tam z zazdrością na mnie nie patrzy. Każdy zresztą ma swoje życie i chyba się nie zajmuje. A pani Monika? To nie ma tak, no bo chyba nie wiem, czy to jest, Nata mówił, że po prostu, no tak mówię, no i znowu dom dansy. Nie, no ma tej zasadzie, bo że nie tyle... Myślę, że to nie mam nam czego zazdrościć, także nikt nie ma takiej chyba potrzeby. Nie, no może po prostu na takiej, no może, że za dużo. Natomiast rzeczywiście, no jestem pełen podziwu po tych spotkaniach z wami, po napisaniu tej książki, tam przeorami tych wszystkich tematów, nawet słuchaniu i to, że no jest to zawód, ktoś to powiedział, tu gdzieś nawet zapisane, że prawie jak zakonnika, jak się poświęci, to już jest całe życie w tym kierunku, tak? Podbieracie to? Czy na przykład dzisiaj byście tam, gdybyście mieli możliwość, to ja bym coś zmieniła? Czy na pewno nie można sobie odpuścić ćwiczenia, przygotowywania się, to jest nieodłączny element tego zawodu. Zawsze będą też jakieś nowe materiały, które się trzeba nauczyć i to nie jest tak, że idziemy tylko do pracy i po pracy już nogi możemy na stół położyć i mamy święty spokój. No często tą pracę się przenosi do domu, to jest właśnie ten
minus tego zawodu i raczej to się nie może zmienić, dopóki się pracuje, bo to zawsze trzeba być w miarę, oczywiście w miarę możliwości przygotowanym, także to niestety, a przygotowuje się człowiek poza pracą. W pracy każdy wymaga, żeby to już jakoś szło, także no niestety nie można czytać avista, czyli czytać prosto z nut, które nam postawią i udawać, że coś tam jakoś nie będzie. Dlatego dziewczynę ma pan spoza środowiska? Tak. No, ona przynosi do domu ciszę i spokój, a ja to zagęszczam. Jest dietetyczka chyba, tak? Tak. Jest Klaudyna. Prosiłem, żeby zabrał, ale pracuje także. No niestety, tak, niedawno skończyła pracę. Tak. A Monika, żeby było też ciekawie, no jest żoną celnika. Tutaj siedzi pan Maciek, pozdrawiamy. To też jest taki świadomy wybór, żeby nie muzyka brać do domu znowu, żeby też za dużo nie było? Na serce nie słucha. Sercu nie słucha. No. Właśnie. Pięknie powiedziałem. Chociaż uspokojenie wnosi, tak? A ja sobie cenię właśnie spoza branży moją partnerkę, bo też no, rozmawiamy na zupełnie inne tematy niż tylko wałkowanie pracy w kółko, bo to niestety jako dziecko nasłuchałem się w domu bardzo często, jak rodzice rozmawiali między sobą non-stop o tym, co się wydarzyło w pracy, co jutro się wydarzy w pracy i tak dalej. No to jest oczywiste, jeżeli obydwoje byli muzykami i jeszcze pracowali w tym samym miejscu, także sam wolałem tego uniknąć i fajnie. Bo Katarzyna, ta śpiewaczka, wyszła za muzyka, jeszcze za Niemca, to nie wiem. I mieszka w Berlinie i jej córka również Kasia mała gra na perkusji, poszła w ślady marszu. Ona się rysuje ponoć i coraz lepiej tak. Jest wasze zdjęcie takie wspólne. Nathan mówi, że on się poświęci muzyce i tam nic więcej go nie interesuje. A jak się spotykacie, na przykład przyjeżdżacie na święta, czy coś takiego, też rozmawiacie na tematy muzyczne, czy raczej sobie odpuszczacie? Tak, każdy coś tam dorzuca. W planach, tak. No, co się aktualnie nie dzieje. No to nie teraz trudniej, tak? No właśnie, no generalnie przez większość życia często było... No nie było proste spotkać się nawet na święta, nie? Bo to przypuśćmy, nie wiem, czy nawet jakieś koncerty w święta, wielokrotnie też miałem jakieś koncerty w Berlinie, akurat odbywające się dokładnie w tym terminie, kiedy wypadają święta i no nie byliśmy w stanie się spotkać razem, także to dużo tych. Tak, chyba Kasia jeździła gdzieś do Stanów, tam do Houston, czy w te rejony, czy tak. Kanady nawet, tak? No dobrze, jeszcze tak powiem, że a propos właśnie wyjazdów, to był taki, co starsi może pamiętają, tata wasz był na tych kontraktach w Paryżu, w Niemczech jeździł i to była forma chyba zarabiania na wasze wykształcenie, tak? Tak. No wtedy to była bardzo, zdaje się, opłacana opcja, bo za granicą można było w tej branży zarobić. No tak, bo na przykład tu profesor Szarzyński pro muzykę Antikwa, której gra również Monika, to on był w Egipcie tam jakiś czas, tak? Z kolei... W Filharmonii grał. Większość z nas była w Egipcie, na wakacje. Mówię o pracy zawodowej, o pracy... Dobra. Trochę żartu musi być. O pracy zawodowej, z kolei pana tu ten nauczyciel Zdzisław Bylong pracował we Włoszech. We Włoszech. Dobre rejony to... Słuchajcie, no jeżeli wybierać już sobie jakieś rejony, no to takie, żeby były atrakcyjne. To jedne z proteczek.